Cześć wszystkim, wilgotny głupik z tej strony. W tym filmie z taką jedną prośbą i zapytaniem do was przychodzę. Bo słuchajcie, może zacznę po kolei mówić, żebyście bardziej zrozumieli, o co mi chodzi. No jak wiecie, od wczoraj tutaj trwa lecznica w akwarium po karliku moich głupików. Odłowiłem te, które były jeszcze, myślę, w stanie prędzej nadającym się do wyleczenia. I je tutaj odłowiłem i tu zamknąłem. No i chyba wyglądają na dzisiaj te rybki. Jeszcze mają, widzicie co widać tutaj po tej samicy czarnej, zwłaszcza płetwę ogonową ma taką złożoną. I nie wiem, bo wczoraj, słuchajcie, wlałem tutaj ichtio na kulorzęska. No około 2 ml, mała łyżeczka deserowa tego, 2 ml. I mam do was wobec tego zapytanie, bo widzicie, że źle się tutaj tym rybkom pływa, co widać, bo mają niestety te płetewki poskładane. No i tak, kiedyś miałem też taką akcję, że dałem rybce Haltrosan Tropicala, mam ten specyfik, i tej rybce się te płetewki odwinęły i mogła już normalnie, swobodnie pływać. Tylko powiedzcie mi, czy mogę tutaj Haltrosan wlać do tej wody jakieś parę kropelek, pomimo tego, że wczoraj użyłem tutaj Tropical Ichtio. Niby pisze na Tropicalu Ichtio, na Haltrosanie nie pamiętam, ale chyba też, żeby nie używać z innymi preparatami akwarystycznymi, ale chciałbym jeszcze poradzić się waszych tutaj, może waszego znawstwa większego ode mnie, od mojego. Czy lać tutaj ten Haltrosan, czy poczekać jeszcze, co tutaj Ichtio zrobi. Ichtio niby pisze kuracja 7 do 14 dni. No dopiero wczoraj dałem, także na pewno tu jeszcze efektów nie będzie, ale kiedyś, tak jak mówię, dałem Haltrosan rybce i szybciej się jej te płetewki odwinęły, także i mogła normalnie pływać, bo już miała normalne, także no. Nie wiem, poradźcie coś tutaj. No widzicie, tak się tutaj zachowują. No te wydaje mi się, że są w lepszej kondycji. Temperatura wody dla nich tutaj w tym pojemniku, w tej kwarantannie, no to jest 27, coś w przedziale od 27 do 29, gdzie normalnie w akwarium głównym, tam podstawowym, gdzie zostały te słabsze, które nawet nie leczę, bo już widzę, że są za bardzo chore. Ja na mój gust. Znaczy dałem tam też trochę tego ichtio, ale bardziej te obstawiam, że mają szansę, bo widzicie, są takie energiczniejsze trochę bardziej. No i tak, tam jest 26, tu temperatura w ogólnym. Tutaj w takiej tej mini kwarantannie, mini akwarelku tu kwarantannowym jest 27 do 29, także podwyższone o jakieś 2 stopnie. No i tak to wygląda, no i nie wiem, piszcie mi, tutaj dałem 2 ml wczoraj ichtio, no a z tym Haltrosanem, to mi napiszcie, czy mogę tu parę kropelek go dać. Wiem, że on rośliny uszkadza i to widać, no to na roślinach mi nie zależy, znaczy zależy mi też, ale mniej, bardziej bym chciał rybkom pomóc, bo jak będę miał rybki, to już później zaaranżuję im akwarium, dom normalnie z roślinami, jak już będą wyleczone. Teraz mi chodzi o to, żeby rybki wyleczyć, jeśli w ogóle się da głupikowi tak osobionemu genetycznie, jak te sklepowe, jeszcze pomóc. Także no nie wiem, jak tutaj wy na to patrzycie. Piszcie mi, jak jakieś porady macie. Bardzo będę wdzięczny za porady. Cenię naprawdę porady, także piszcie tutaj, co w tym temacie wiecie. Czy mogę te leki połączyć i rybkom nie zaszkodzić. Oczywiście Haltrosanu bym wlał mniej. Nie 2 ml, tak jak ichtio, tylko trochę mniej. Tam dosłownie, nie wiem, 4 kropelki. 3. No, także no nie wiem, piszcie mi, co o tym sądzicie i napiszcie mi jeszcze, co byście w kolejnym filmie chcieli zobaczyć. Daję wam wybór filmu. Więc do usłyszenia w kolejnym filmie i cześć.